Poezja i rzeźba były tematem panelu dyskusyjnego w Chrzanowskim Muzeum z udziałem krakowskiego rzeźbiarza Czesława Dźwigaja. Czesław Dźwigaj to wszechstronny artysta, o czym świadczy mnogość mediów, którymi posługuje się w swoim artystycznym przekazie. Choć jest najbardziej znany ze swoich dokonań rzeźbiarskich, także maluje oraz pisze wiersze. W swoim dorobku ma 3 tomy poezji. Poezje wybrane, 10 dziesiątek za rok 2010 oraz Mój poliptyk sztuki. I to właśnie poezja opanowała spotkanie w Chrzanowskim Muzeum. Tym bardziej, że gościem specjalnym ostatniej już debaty o sztuce z profesorem Czesławem Dźwigajem był znany chrzanowski poeta Antoni Dobrowolski. Podczas dyskusji prowadzonej przez Annę Cieplińską można było usłyszeć wiersze obu autorów, dowiedzieć się o okolicznościach ich powstania, a także posłuchać nieco o metafizyce, która według Antoniego Dobrowolskiego ujawnia się właśnie w poezji. Dyskusja towarzyszyła wystawie prac profesora Czesława Dźwigaja Polifonie, którą można oglądać w Domu Urbańczyka do 18 listopada.